Dzisiaj sobie nagram trochę taki inny odcinek, a mianowicie pokażę wam mój kuboid, jak to wszystko się prezentuje. W sensie nie mój kuboid, tylko mojej gildii, w której gram, jest to gildia Delf. Aktualnie mamy 1767 punktów rankingowych, ale to też głównie z mojej winy, mam 8 deadów i już 7 deadów, kiedy jestem w gildii, więc tyle ten ranking im ujmuje, ale no ja jestem taki, że ciągle ginę, więc niestety nic na to nie poradzę. Także idźmy sobie na bazę, teleport się elegancko rozgrzewa. Ogólnie chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy dali mi wczoraj na live, znaczy nie wiem, kiedy widzicie ten filmik, ale podziękuję w każdym razie wszystkim widzom, którzy dali mi koksy czy refile też na live, bo mam naprawdę ich mega dużo. Zobaczcie, tam 40 koksów i 2 refile w tym momencie, no, w depozycie, ale 2 refile w depozycie, no i 20 przy sobie, ale no tak naprawdę te wszystkie koksy i refile są dzięki widzom, od których dostałem to, bo ja tak no nie grałem za dużo, jedyne co sobie zrobiłem to postałem trochę na awku, żeby mieć knoka, którego i tak straciłem na pierwszej lepszej klepie. Więc jak mamy tutaj nasz kuboid, no to w pierwszym momencie mam taką fosę w sumie. W ogóle zapraszam was na kuboid, zapraszam was w ogóle widzowie na nasz kuboid, no tutaj na klepy mam jakąś fosę, tak jak w sumie każdy trochę pogryfowana, wbijajcie na klepy do nas, to jest gildia Delf. Macie tutaj elegancko. O kurde, jakiś typek jest z gildii Bony. Będzie mnie gonił? Chyba tak, będzie mnie gonił ten ziomek. Ej, no dajcie mi nagrać odcinek. Ja chcę sobie nagrać elegancko odcinek, ale dobra, oni w sumie mogą pomyśleć, że ja po prostu bejtuję, czy coś w tym stylu. Tu mamy... W sumie to jest do ucieczki, tak, to jest do ucieczki, po prostu zwykłe. Tu mamy fosę, platformę z obsa, żadnych boy farmerów ani nic raczej nie będziemy robili, bo to tam bez sensu jest, lepiej mieć gildię, wiecie, jakoś mniej zabezpieczoną, żeby ludzie przychodzili na klepy. Także no, tak jak mówiłem, po prostu wbijacie do nas na klepy, bo myślę, że będzie spoko. W ogóle, kurde, naprawiłbym chyba to, a chociaż nie, za dużo z tego, to nie będę go naprawiał na odcinku. Tu mamy nasz żółwik, który tu, moim zdaniem, wygląda bardzo, bardzo fajnie, nie wiem, kto go budował, chyba budował go chyba Daddy, wiecie, to sprawdza, że logbooku tego budował. Czekajcie, zrobię tak, tak, bez nacieka, po prostu kto go zbudował ten kill off? Boże, kill off. Działa, dobra, z log postawiono przez... tak, to budował Daddy. No, także tu jest główka Steve'a, w sumie nawet nie kogo to jest, sprawdźmy kogo to jest główka. Tu crazy line sobie biega. Co to za typek tutaj główkę ma? To jest famka główka, dobra, to jest famka główka, no to... Jak famka główka, no to... jak famka główka, no to... famuś, przepraszam, ale... Dobra, może tak być. Dobra, może wam pokażę teraz dół kuboida, jak to wygląda wszystko. A nie wiem, czy wspomniałem, ale zostawcie tutaj wszyscy łapkę w górę, suba i dzwonek, bo jak nie, no to się na was obrażę, tak? Dajcie suba, łapkę w górę i dzwonek. Cały czas koordy naszej gili będą w lewym górnym rogu, widzę, że to się bawią PvP, włączanie i włączanie. Tu są też po prostu te do ucieczki, takie inne rzeczy, tu są schody. Więc tak prezentuje się nasz żółwik, wygląda on całkiem spoko, jest prosty, nie ma w nim żadnych zbędnych rzeczy. Spadzik oczywiście standardowo, bo jak wiecie, oj, ściął mi Minecrafta. Jak wiecie, na kraftkorze jest slash barza, więc nie trzeba używać żadnych schodów. Tutaj spadzik, takie coś, tu jest ołniarka kolejna. Tu mamy kuboid, też jakiś, w sumie żadnych designów ani nic nie mamy, to jest taki, wiecie, jakby, nie wiem, jajko to nazwać, czy coś w tym stylu. Nic więcej, bo no, na tej edycji nie ma żadnego eventu na design. Tu są pokoje. Może wejść sobie do jakiegoś pokoju, tutaj są wszystkie skrzynki pozabezpieczone przez Małyska, to jest chyba pokój, tak, spokój Małyska i Achmeda. No, więc tak to wygląda, bardzo fajne w ogóle swoją rzeczą jest to zabezpieczenie, ochrona swoich skrzynek, bo przynajmniej nikt ci nie kradnie, kurczę, tylko niestety lider może tam zajrzeć do tych skrzynek, z tego co mi się wydaje. Dobra, tu są pokój Sevena i Śliwy, w sumie nic nie mam, tam dosyć biedni są. Nie wiem, czy nawet ktoś u nas w gildii ma szóstkę, na pewno ktoś ma szóstkę, jeszcze szóstki nie mam. Muszę dopiero garnąć, to jest kolejny, sobie Igor kopię, Divek. Igor sobie tutaj kopie elegancko. Dobra, co to jest pokój? To jest famek Butter i Mander. Aha, to jest botolerka chyba, to jest botolerka? Chyba, aha, dobra, to jest sam pokój, nieważne, zagubiłem się. Tu jest hajsu, hajsu chyba sobie zbiera tutaj na strzał elegancko. To wiecie co, wspomożemy trochę hajsa. Zrobimy mały prezent. Zrobimy mały prezent hajsowi i damy mu trochę strzał. Damy mu trochę strzał hajsowi, żeby miał sobie elegancko. No jeszcze mi chciał hitnąć. Napiszmy tak, ty frajerze. Ja się mu tak, ty frajerze tutaj elegancko sobie, bo mnie chciał zabić lamus. Dobra, kij mu na dziąsło. Okej, okay, to jest jakiś kolejny pokój. W sumie powiem szczerze, że w tych pokojach jeszcze nie będę, tu Wojtlo sobie kopię. Aha, dobra, to tutaj chyba, nie wiem, oni tam kopię sobie, to nie będę wchodził. No, także to by się mniej więcej tak wygląda. Nasz kuboid, w sumie nic tu ciekawego nie ma. Tak chciałem wam nagrać, bo mówiliście, że zombie nagraj, jak to wygląda. Sobie pierniczek kopię? Nawet nie wiem, kto to jest pierniczek. nie wiem, kto to jest. Coś zabrałem, jakieś siodła, o, będę mógł konia ujeżdżać, może zdromadę sobie konia. Tu są kolejne pokoje, tak, po prostu nasz kuboid się prezentuje w taki sposób. Nic takiego specjalnego nie ma, taki zwykły po prostu kuboid. Tu jest jeszcze wejście do fosy, fosa się prezentuje w taki sposób. No i w sumie tyle, nie? Tutaj trochę typu już zginęło, w sumie mamy w tencie 193 kile nabite przez 2 dni. No, można powiedzieć, że mało, 17 deadów. No i jeszcze wam pokażę miejsce, gdzie ja kopię. Sobie napiszesz, pokażę wam, gdzie miejsce, gdzie ja kopię w takiej skrytce.
I tyle, to może tutaj kordy, dobra, chyba tak nie zdążę zakryć kordy, ja sobie kopię w takim miejscu, mam po prostu skrzynki i mając tą miarkę, na której sobie ryję kamulca, muszę właśnie teraz iść porobić sety, więc widzowie, to była taka mała prezentacja Kuboida. Możesz stawić suba, łapkę w górę i dzwonek, no i napiszcie w komentarzu hashtag 1337, jeśli dotarliście do końca, a ja wam wylosuję Minecrafta Premium, napiszcie swój właśnie adres e-mail i hashtag 1337, zostawcie suba, łapkę w górę i dzwonek i w następnym odcinku będą wyniki na Minecraft Premium, także no, miłego dnia i tyle, trzymajcie się, elo!